Coraz częściej otaczający nas świat próbuje się zbadać i ukazać poprzez różnego rodzaju statystyki. Nie umyka tej tendencji również rzeczywistość wiary. Jakiś czas temu udało mi się natknąć na informacje, które można powiedzieć bardzo niepokoją. Oto naukowcy prowadzący badania nad zjawiskiem wiary postawili pytanie grupie w jakiś sposób reprezentatywnej katolików, chrześcijan. Czy wierzą w zmartwychwstanie? Ogłoszono, że spośród pytanych ponad 30% poddawało wątpliwość możliwość zmartwychwstania. Takie stwierdzenie może zadziwiać, bo jakże można być chrześcijaninem, wyznawać wiarę w Jezusa, nie uznając prawdy o zmartwychwstaniu? To przecież ta tajemnica tak naprawdę stanowi fundament naszej wiary. Ona wskazuje na najgłębszy sens naszego życia, które nie zamyka się przecież w tym, co widzialne, w tym, co jest tu i teraz. Mam nadzieję, a nawet więcej, głębokie przekonanie, że nie ma wśród nas, rozważających dzisiejszą Ewangelię, osób, które by wątpiły w prawdę zmartwychwstania. Niemniej jednak nie oznacza to, że każdy z nas żyje tajemnicą zmartwychwstania. Trzeba powiedzieć, że bezrefleksyjne przyjęcie tej tajemnicy niczym tak naprawdę nie różni się od braku wiary w rzeczywistość nowego życia. Zmartwychwstanie, jedna z największych tajemnic chrześcijaństwa, odsłania i tłumaczy drogę prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem. Daje nam nadzieję życia, które odnajdujemy w doczesności, a które jest przekroczeniem tego życia, zaproszeniem w nową rzeczywistość. Pokazuje perspektywę, która może zmieniać sposób myślenia i patrzenia na otaczający nas świat i ludzi, to wszystko, co nas spotyka. Dlatego każdy z nas, stających dzisiaj wobec pustego grobu, warto, aby postawił sobie pytanie, czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zmienia moje życie? Czy ma wpływ na codzienne wybory, jakich podejmuję? Nie sposób, głęboko wierząc w przeznaczenie do zmartwychwstania, nie ukazywać tego przekonania w całym swoim życiu. Skoro wierzę, że moje życie się nie kończy, ale tylko zmienia, wierzę, że powstanę z martwych i będę żył wiecznie, to właśnie ta perspektywa pozwala nam nabrać właściwego dystansu do wszystkich spraw doczesnych. Pozwala zobaczyć, że całe nasze zabieganie wokół spraw tego świata jest tak naprawdę tylko początkiem drogi, z której nic nie wezmę ze sobą, poza jednym, poza miłością. Przechodząc przez bramę nowego życia, będę kochał tak, jak nauczyłem się kochać tu i teraz. Człowiek głęboko wierząc w zmartwychwstanie, staje się wolny. Wolny od nieuporządkowanego posiadania, od układów, jakie wymusza ten świat i od, można powiedzieć, paraliżującego lęku o przyszłość, powodującego ciągłe tworzenie sztucznych zabezpieczeń, które często pękają jak mydlana bańka. Jest człowiekiem, który ma właściwy dystans do tego, co go spotyka. Jest naprawdę wolny, gotowy oddać nawet to, co najcenniejsze, własne życie, w imię wartości, jakie prowadzą ku zmartwychwstaniu. Można powiedzieć, że jesteśmy ludźmi naprawdę szczęśliwymi.
ponieważ mamy nadzieję wyzwolenia z absurdu tego świata, niedostrzegającego nic więcej poza tym, co doczesne, poza tym, co może zdobyć tu i teraz. Świata, który często nas dusi i ogranicza. Aby sięgnąć ku głębi zmartwychwstania, sięgnąć ku wolności bycia człowiekiem odkupionym przez Jezusa, potrzeba odwagi. Odwagi zawierzenia Bogu, wsłuchania się w obietnicę nowego życia. O tę odwagę zdaje się wołać Chrystus, nasz zmartwychwstały Pan, słowami świętego Pawła. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Odwagi. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie.